W modelach ekonometrycznych, takich jednorównaniowych, liniowych i addytywnych, mogą występować zmienne zero-jedynkowe w roli zmiennych objaśniających. Mają one wartość 1, kiedy jest spełniony jakiś warunek, np. mamy sprzyjające warunki pogodowe do prowadzenia działalności gospodarczej, a 0 w pozostałych okresach. Taka zmienna może mieć swoje konkretne oszacowanie tego parametru strukturalnego w modelu i posiada również taką interpretację, jak tą, którą poda. Zgodnie z tym zapisem 1,0, czyli w przypadku, kiedy mamy wartość tej zmiennej wynoszącą 1, zmienna Y, czyli ta, dla której budujemy model, tutaj produkcja rolna w tysiącach ton, ta zmienna może wzrosnąć lub spaść o dodatkową wartość, kiedy ta zmienna binarna przyjmuje wartość 1. A więc, jeżeli zmienną zero-jedynkową zdefiniujemy jako taką, która przyjmuje wartość 1, gdy mamy warunki sprzyjające pogodowe do prowadzenia działalności rolniczej, 0 w pozostałych okresach, możemy powiedzieć, że gdy dany rok posiada sprzyjające warunki pogodowe, to produkcja rolnicza w związku z tym rośnie o dodatkowe 511,3 tysiąca ton. Gdyby ta wartość tutaj była zapisana z minusem, to moglibyśmy mówić, że kiedy tutaj ta zmienna zero-jedynkowa, na przykład świadcząca o suszy, mogłaby mówić o tym, że w przypadku roku, kiedy występuje długotrwała susza, produkcja rolnicza spadałaby wówczas, gdyby ten wynik byłby na minusie, o dodatkowe 511,3 tysiąca ton. Drugi przykład, który chciałabym pokazać, to jest zadanie również z korepetycji, na których powiedzmy takie przykłady się pojawiają. Jeżeli wiemy, że Y to jest płaca na stanowisku dyrektora, jest wymieniona w tysiącach złotych, mamy doświadczenie zawodowe w latach, ale pojawia się w roli zmiennej objaśniającej zmienna zero-jedynkowa, która zakłada, że jedynka jest w przypadku, kiedy pracownik jest mężczyzną, a 0, kiedy jest kobietą. I mamy taki oszacowany model, gdzie wartość parametru strukturalnego już po etapie estymacji jest dodatnia, to możemy powiedzieć, że jeżeli ta zmienna U wzrośnie, czyli będzie może inaczej, przyjmie wartość wynoszącą 1 dla mężczyzny, to Y, czyli płaca na stanowisku dyrektora, jest dodatkowo wyższa o 0,4 tysiąca złotych. A więc poprawna, pełna interpretacja tej zmiennej binarnej w tym konkretnym modelu miałaby taką treść, jak podaję. Gdy pracownik jest mężczyzną, to płaca na stanowisku dyrektora, czyli wynagrodzenie tego mężczyzny w roli dyrektora, jest wyższe o dodatkowe 0,4 tysiąca złotych, czyli 400 zł. Oczywiście wszystko przy założeniu ceteris paribus, czyli niezmienności pozostałych parametrów.